Chwała Panu, Bogu. Chwała Panu Bogu. Otwórzmy nasze Biblię na Księdze Objawienia, na rozdziale szóstym. Przeczytajmy wersety od pierwszego do ósmego. Objawienie Jana, rozdział szósty. Wersety od pierwszego do ósmego. Jan pisze. I widziałem jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci, i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! I wyszedł drugi koń, barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc, zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara, i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Drodzy, dzisiejsze rozważania zatytułowałem Jadą Czterej Jeźdźcy i... Prawda jest taka, że dzisiaj wiele jest interpretacji na temat tego fragmentu. Przez kilka dni starałem się bardzo skrupulatnie poznać różne i za, i przeciw i różne poglądy, które są dzisiaj głoszone. Niemniej dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pogląd klasyczny, pogląd reformowany, który wynika z całościowego nauczania Biblii w temacie eschatologii. Oczywiście nie jest to pogląd nowatorski, absolutnie, ale był e, bardzo często głoszony i wykładany przez wielu kaznodziejów przed wiekami. Więc dzisiejszy fragment Słowa Bożego stawia przed nami kilka niełatwych pytań. Mianowicie, co oznaczają konie i jeźdźcy z tego szóstego rozdziału Księgi Objawienia? Czy ta wizja dotyczy jedynie przyszłości, na przykład wielkiego ucisku? Czy tą wizję należy rozumieć jedynie w sposób dosłowny, czy raczej kryje ona w sobie znaczenie duchowe? I w końcu, dlaczego ten temat jest ważny, dlaczego jest praktyczny dla każdego chrześcijanina? Drodzy, żeby dokonać właściwej egzegezy tego tekstu i wyciągnąć z niego prawidłową aplikację na nasze czasy, nasze życie, musimy pamiętać o kilku zasadach dotyczących rozważania nad księgą objawienia. Więc po pierwsze, Księga Objawienia, objawienie Jana, jest obrazowym przedstawieniem wydarzeń świata z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które Bóg objawił apostołowi Janowi w wielu znakach i symbolach. Samo słowo objawienie oznacza odsłonięcie czegoś, odkrycie przed kimś jakiejś tajemnicy, tego co było zasłonięte do tej pory. Dlatego Księga Objawienia nie jest Księgą zagadek. Tylko jest księgą odkryć. Jest księgą, która odkrywa przed nami to, co do tej pory dla ludzkości było zakryte. To po pierwsze. Po drugie, należy wziąć pod uwagę, że symbolika księgi objawienia wywodzi się z czasów, w których żył apostoł Jan. Oznacza to, że Pan Jezus posłużył się takimi obrazami i takimi symbolami, które nie były obce Janowi w tamtym czasie. Dlatego też, jeżeli chcemy zrozumieć, to my, żyjący 20 wieków później, Musimy poruszać się w ramach kontekstu kulturowego i historycznego tamtych czasów. Nie możemy dzisiaj, tym co nas otacza, odbierać znaków i rzeczy, które Bóg przedstawił w tamtym czasie, ludziom, którzy rozumieli to w tamtym sposób. I trzecia uwaga. Znaki i symbole w Księdze Objawienia odnoszą się nie tylko do wydarzeń światowych, które mają zwiastować powrót Chrystusa, ale zawierają również wiele odniesień do sfery duchowej. I dlatego nie możemy tego pomijać. Skąd wiemy, że tak jest? Otóż zobaczcie, że objawienie zostało dane Janowi. A kim jest Jan? Jan jest chrześcijaninem. Jan jest dzieckiem Bożym. Jest ostatnim apostołem, który został na świecie w tamtym czasie. Oznacza to, że Pan Jezus zdecydował odsłonić prawdę zakryte przed oczami ludzi przede wszystkim swojemu ludowi, swoim wybranym, swojemu kościołowi. Czynił w ten sposób, ponieważ Kościół nie miał się bać, nie miał wpadać w panikę, gdy widział wydarzenia światowe, nie miał żyć w niepewności co do nadchodzących zdarzeń, ale miał ufać, że nad każdym z tych wydarzeń czuwa suwerenny Bóg, że nic, co się dzieje, nie dzieje się bez Jego zarządzenia. Dlatego gdy dzisiaj będziemy analizować za chwilę ten fragment, werset po wersecie, niemalże słowo po słowie, to chcemy dostrzec w nim zarówno odniesienie dosłowne, ale też odniesienie duchowe, które stanowi ostrzeżenie dla nas, dla Bożego ludu. Więc po tych wstępnych uwagach dopiero możemy przejść do treści. Możemy werset po wersecie, słowo po słowie przeanalizować te osiem wierszy. Zwróćcie uwagę na rozdział szósty, werset pierwszy. Wyświetlmy ten werset. Czytamy tu I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący chodź. Niektóre manuskrypty dodają chodź i zobacz. Tak, są różne warianty. Werset pierwszy przedstawia nam scenę, w której biorą udział trzy osoby. Baranek, czyli Pan Jezus Chrystus, jedna z czterech postaci w niebie, które imiona nie znamy, imienia nie znamy, oraz apostoł Jan, który jest odbiorcą tych wszystkich rzeczy. Warto zauważyć, że cała ta narracja będzie się powtarzać. Podobny werset będzie wersetem trzecim, wersetem siódmym, więc przed każdą wizją będzie ta sama sprawa. Pieczęć i jakaś wizja. Kontekst piątego rozdziału wskazuje nam, że cała ta scena rozgrywa się w niebie. Apostoł Jan widzi tam baranka, który zwyciężył. I otrzymał prawo do otworzenia pewnej księgi, ale żeby ją otworzyć, musi pomału zacząć łamać pieczęć po pieczęci. I tych pieczęci jest siedem. Jak widzimy tu na ilustracji. To był kiedyś zwój, i żeby otworzyć cały zwój albo części tego zwoju, należało złamać pieczęć i odwinąć, złamać pieczęć i odwinąć, złamać pieczęć i odwinąć. I tak siedem razy. Gdy baranek zrywa każdą pieczęć, to w tym momencie na ziemi zaczynają dziać się pewne wydarzenia. Czyli baranek łamie pieczęć na ziemi zaczyna się dziać. I tak, cztery pierwsze pieczęcie mają związek z czterema jeźdźcami, a pozostałe trzy będą dotyczyć kolejnych wydarzeń, które mają się rozgrywać przy końcu świata. Dzisiaj zajmiemy się tylko ze względu na czas tymi czterema pierwszymi pieczęciami. Powstaje pytanie, czego obrazem jest zerwanie pierwszej pieczęci z pierwszego wersetu? Zerwanie pierwszej pieczęci, drodzy, podkreśla fakt, że Jezus zwyciężył, że zatriumfował w niebie i przyniósł błogosławieństwo dla swojego kościoła. Pan Jezus przez swoją ofiarną śmierć na krzyżu zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, pokonał szatana i zapewnił wieczne zbawienie dla swojego wybranego ludu, dla chrześcijan wszystkich czasów. I teraz, gdy, wróci, gdy wrócił do swojej chwały, gdy rozdział piąty w kontekście pokazuje go jako zwycięzcę, jako króla królów, pana panów, zobaczcie jak kończy się piąty rozdział. Wszyscy padają przed nim w niebie, oddają mu chwałę, cześć Bogu i barankowi, to teraz Chrystus ma wszelkie prawo zarządzać wydarzeniami świata. Dlatego każda z połamanych pieczęci obrazuje fakt panowania suwerennego Boga nad światem. Gdy Chrystus łamie każdą pieczęć po kolei, jest to obraz wypełniania się Jego odwiecznych planów, Jego świętej woli. Dlaczego ta informacja została objawiona apostołowi Janowi? Ponieważ Kościół będący jeszcze na Ziemi nie ma wglądu do dziedziny niebiańskiej. My nie wiemy, co tam się dzieje. My na Ziemi widzimy jedynie wydarzenia, które się wypełniają, które się po prostu dzieją. Dlatego odsłonięcie przed Janem wielkiej prawdy o tym, że los świata jest w ręce Jezusa, który sam po kolei rozpoczyna każde kolejne wydarzenie poprzez złamanie pieczęci jest dla nas błogosławioną wiadomością, drodzy. Nie musimy się martwić, że diabeł przejął kontrolę albo że światem rządzi czas i nieprzewidziane zdarzenie, jak twierdzą niektórzy. Światem rządzi Jezus. Amen. I to jest najważniejsza lekcja, zobaczcie z pierwszego wersetu. On trzyma w ręku dzieje świata i sam je rozpoczyna, i sam decyduje, jaki mają mieć zakres. I tak zaczyna się, zobaczcie, narracja szóstego rozdziału. Tak? Mamy tło, mamy kontekst, co się dzieje dalej? Co się dzieje, gdy Chrystus łamie pierwszą pieczęć? Zwróćcie uwagę na werset drugi. Czytamy tu: I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę. I wyruszył jako zwycięzca, by dalej zwyciężać. Po złamaniu pierwszej pieczęci oczom Jana ukazuje się biały koń, na którym siedzi jeździec posiadający koronę i łuk. Kim jest ten jeździec? Co obrazuje jego zwycięski galop? Prawda jest taka, że do tożsamości tego konia jeźdźca istnieje chyba najwięcej nieporozumień. Najwięcej nieporozumień. Niektórzy twierdzą, że przedstawia on coś, co ma się wydarzyć jedynie w przyszłości. Niektórzy twierdzą, że symbolizuje rzymskiego generała podczas upadku Jerozolimy w 70 roku. Niektórzy twierdzą i utożsamiają go z Konstantynem Wielkim w IV wieku. Niektórzy utożsamiają go z Antychrystem, a jeszcze inni z Chrystusem. Czyli zobaczcie, jak bardzo skrajne opinie, jak wiele dziwnych interpretacji. Kto ma rację? Na początku musimy pamiętać, drodzy, że celem tej wizji nie jest to, by utożsamiać jeźdźca z jakąś konkretną postacią w historii. Dlaczego? Bo wtedy musielibyśmy dokonać tego samego przy kolejnym jeźdźcu. Pytanie, dlaczego ludzie, którzy utożsamiają pierwszego jeźdźca np. z Chrystusem albo z Antychrystem, nie dokonują tej samej egzegezy na następnym koniu. Tylko już mówią, nie, ja, to z głód, to jest śmierć i tak dalej. Spróbujmy znaleźć wtedy. Rzetelnie podejdźmy do sprawy. Spróbujmy znaleźć, że to jest na przykład ten król, to jest tamten premier. Czemu tego nie robimy? No właśnie, bo chodzi o wydarzenia. wydarzenia. Dlatego cztery jeźdźcy nie obrazują czterech osób, ale obrazują cztery sytuacje, które mają stać się na świecie przed powrotem Chrystusa. I teraz, żeby odpowiedzieć na pytanie, czego symbolem jest pierwszy jeździec, zwróćmy uwagę na szczegóły, które go opisują. Więc po pierwsze, mamy tu obraz konia, który jest maści białej. Tak jest. Dlaczego kolor tego konia jest istotny? Otóż w Biblii kolor biały symbolizuje sprawiedliwość i świętość. Prawda? My dzisiaj w oczach Bożych chodzimy na przykład w białych szatach. Jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa. Kto zwycięży, temu dam szatę białą. Mamy wiele rzeczy w Biblii mówiących o kolorze białym. Zatem, biel tego konia obrazuje jedynie prawdziwą, niesfałszowaną Ewangelię o łasce Bożej. Prawda jest taka, zobaczcie, że żaden z nas nigdy nie osiągnąłby sprawiedliwości, nigdy nie osiągnąłby świętości, gdyby prawda Ewangelii nie dotarła do nas i nie zmieniła naszego życia. Absolutnie. Zatem, obraz jeźdźca na białym koniu nie odnosi się do konkretnej osoby. Nie wyobraża ani Jezusa, ani Antychrysta. Jest raczem, raczej obrazem postępu Ewangelii Jezusa Chrystusa, który uwidacznia się w całej erze trwania w Kościoła, a więc w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Zobaczcie, gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, to jakie było pierwsze wydarzenie w dziejach Kościoła na ziemi? Dzień pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego. I co się stało? Kościół otrzymał odwagę, otrzymał moc z góry, żeby co robić? Głosić Ewangelię. Pierwsza pieczęć. To jest ten moment. Chrystus idzie, zarządza głoszenie, staje się, wyjeżdża jeździec, zaczyna galopować i nieść ludziom Ewangelię. Chodzi o to, że sprawiedliwość i świętość ma się stać udziałem wybranych Bożych dzieci spośród całego świata. I pamiętacie, jak apostołowie tego nie rozumieli? Najpierw do Żydów, jak ktoś poszedł do y, pogan, to zaraz, o ty z poganami jadasz. Nie rozumieli tego, że galopieśca musi się odbywać nie po Izraelu, ale po całym świecie, na czterech krańcach świata. Dlatego pierwszy koń i jeździec wyobraża to pierwsze wydarzenie, które zarządził Chrystus po powrocie do nieba. Potwierdzeniem tego są kolejne szczegóły w tym wersecie. Zobaczcie. Po drugie widzimy, że jeździec na białym koniu nazwany jest zwycięzcą i wyruszyłby dalej zwyciężać. Gdyby był to antychryst, no to co on zwyciężył? A, a co wcześniej zwyciężył? Bo Biblia ja mówi, że dalej zwycięża, więc coś tu nie pasuje. Tak? Zobaczcie, że on ma przy sobie łuk i dano mu koronę. Czego symbolem jest łuk, czego symbolem jest korona i nazwa zwycięzca. Więc nazwanie jestca zwycięzcą podkreśla, że Ewangelia Chrystusowa jest skutecznym i zwycięskim dziełem wobec tych, do których skutecznie trafia. To podkreśla wielką prawdę, że Ewangelia nie jest ofertą dla całego świata. Ten koń i ten jeździec nie biegnie przez cały świat i strzela na oślep z tego łuku, tam gdzie trafi, to zobaczymy. Tylko celuje konkretnie do tych, do których ma celować. To jest skuteczne i zwycięskie oświadczenie, które również skutecznie i nieodwołalnie działa w sercach przeznaczonych do zbawienia. Ten prawdę potwierdza wyposażenie jeźdźca, które widzi Jan. I to jest, zobaczcie, pierwsza rzecz łuk. Czytamy o łuku w ręku jeźdźca. Niektórzy zarzucają, no ale łuk, ale nie ma strzał. Nie ma strzał, ale jak wejdziecie sobie do języka greckiego, to łuk oznacza pełen zestaw, pełen kołczan. Łuk plus oczywiście strzały. Więc ten łuk symbolizuje skuteczne działanie Ewangelii. Tak jak precyzyjnie wypuszczona strzała z łuku skutecznie trafia w wymierzony cel, tak Ewangelia skutecznie działa w życiu tych, których Bóg powołuje. Jak potwierdza to Biblia? Zobaczcie, na 1500 lat przed wypełnieniem się tej proroczej wizji powstał psalm 45. Jak otworzymy Biblię na psalmie 45, to w wersecie 5 i 6 w Biblii Warszawskiej, natomiast w UBG w 4 i 5, znajdujemy proroctwo, które opisuje władzę Chrystusa w jego dziele ewangelizowania świata. Zastanawiam się, czy Korach i jego synowie, którzy pisali ten psalm, mieli świadomość, o czym piszą. Myślę, że nie. Ale zobaczcie, Psalm 45, werset 5, 6 w Biblii Warszawskiej, a w UBG w 4 i 5 werset. Biblia mówi, Niech ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre, ludy padają pod nogi twoje, upadnie serce wrogów króla. Zobaczcie, 1500 lat przed zwiastowaniem Ewangelii Bóg nakazuje umieścić proroctwo, mówiące, że Chrystus będzie zarządzał dziełem głoszenia o pokucie i upamiętaniu. Jego działania przyrównane są do strzał, które, tak jak mówi w Biblia UBG, przenikają serca i zmuszają narody do padnięcia przed nim na kolana. Zobaczcie, czy to nie jest prawda, która miała odniesienie w naszym życiu? Czyż Ewangelia nie trafiła do naszych serc niczym ostra strzała, czy nie przeszyła nas na wylot? Czyż Ewangelia nie sprawiła, że padliśmy w pokucie, jak mówi psalm, pod nogi Chrystusa i oddaliśmy mu pełną część i chwałę? Czyż Ewangelia nie sprawiła, że nasze wyniosłe serca, które były wrogie Bogu, jak mówi ten psan, bo byliśmy wrogami Boga, myśmy pluli na Chrystusa, myśmy byli źli, myśmy byli niegodziwi, kłamaliśmy na Jego temat, grzeszyliśmy przeciwko Niemu. Czy te serca nie zostały przebite tą strzałą, czyli unicestwione, mówiąc duchowo? Ewangelia zabiła nasze ego, rzuciła nas na kolana przed Chrystusem i sprzestaliśmy być Jego wrogami. I zobaczcie, jakie piękne, wspaniałe prostwo. Ale zwróćmy, zwróćmy uwagę na drugi atrybut jeźdźca. Tym atrybutem jest korona. Jeździec ma łuk, ale ma też koronę. Czego symbolem jest ta korona? W Biblii korona jest symbolem zwycięstwa i panowania. Apostoł Jan posługuje się tu greckim słowem stefanos, które oznacza nie tyle złotą koronę, jeśli chodzi o kontekst, ale wieniec zwycięzcy. Wieniec zwycięzcy. Takie wieńce otrzymywali sportowcy na starożytnych igrzyskach greckich. Na pewno wiecie to z historii. Tak? Wieniec zdobił głowę tego, który zwyciężył w jakimś wyścigu, w jakiejś sportowej konkurencji. Temu człowiekowi oddawano cześć jako Bogu, fręcz, tak? bo miał wieniec od cesarza. Więc korona, a w zasadzie wieniec zwycięskiego jeźdźca. Jest obrazem pewności zwycięstwa i panowania zbawionych nad grzechem, nad światem, nad szatanem, nad śmiercią. Skąd ta pewność? Otóż Ewangelia działająca w sercach i życiu wszystkich Bożych wybranych nigdy nie zostanie zwyciężona, ponieważ jest mocą samego Boga, który trzyma na swoje ręce. Zobaczcie, w pierwszym liście Jana piątym rozdziale, czwartym wersecie czytamy. Jedno ważne zdanie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Jesteśmy zwycięzcami, ponieważ Chrystus zwyciężył, a my, będąc w Nim, jesteśmy też zwycięzcami i mamy wiarę. Zobaczcie drugi Koryntian, drugi rozdział 14, 16 werset. Paweł mówi tak: Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje co? Zwycięstwo w Chrystusie. Zwycięstwo w Chrystusie. I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej Ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest datny. Więc zobaczcie, korona na głowie pierwszego jeźdźca to symbol zwycięstwa Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I rzeczywiście, koń biały i jego jeździec przemierza cały świat od niemal dwóch tysięcy lat. Jeżeli ktoś umieszcza tego konia w ucisku, to ma problem. To znaczy, że dzisiaj Ewangelia nie jest głoszona? Dopiero w ucisku będzie głoszona? Jest problem egzegetyczny. Ewangelia przez 2000 lat. Zaczęła się gdzie? W, Je w Jerozolimie. Potem Judea, Samaria, Antiochia, Turcja, Grecja. Ten biały koń i jeździec przemierzają świat od dwóch lat i dzisiaj niemalże obejmują zasięgiem cały świat. Zobaczcie, dożyliśmy czasów, w których niemal każdy człowiek na świecie. Każdy człowiek ma możliwość usłyszeć Ewangelię. I przeczytać Biblię w swoim języku. Zobaczcie, mamy dziś internet w którym można wysłuchać dobre biblijne nauczania, podkreślające Bożą suwerenność, ale też ewangeliczny nakaz nawrócenia się do Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że takie nauczania przypominające strzały z łuku Ewangelii jednych ranią, oj bardzo ranią, obrażają, ale drugich ratują. Dla jednych są wonią życia ku życiu, ponieważ doprowadzają ludzi do pokuty do nawrócenia, do chrztu, do dania życia Chrystusowi, ale dla drugich są wonią śmierci ku śmierci, są przyczyną ich potknięcia, obrażania się i ataków na słowo Boże, zmasowanych ataków często. Jest tak dlatego, ponieważ to Bóg decyduje, do kogo ma trafić ta symboliczna strzała i co ma spowodować. Dlatego zobaczcie w Mateusza 24. rozdziale, w wersecie 14. bardzo znane słowa, myślę, że wielu z nas na pamięć by zacytowało ten werset, ale zobaczcie, czytamy tutaj i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Na świadectwo. Nie jest powiedziane, żeby zbawić wszystkich. Bo Bóg wszystkich kocha, to trzeba głosić, bo wszystkich muszą. Moment, na świadectwo. Co to znaczy na świadectwo? Zobaczcie, gdy dzieci kończą rok szkolny, to co otrzymują? Świadectwo, a potem lanie, tak? W żarcie powiedział. Świadectwo otrzymują, tak? Czym jest świadectwo? Świadectwo to jest dowód stwierdzający stan posiadania wiedzy lub nieposiadania wiedzy. Okay? Czyli świadectwo jest poświadczeniem, że ktoś coś ma lub czegoś nie ma. Proste. Więc gdy Jezus mówi, że Ewangelia ma być głoszona na świadectwo, to chodzi tu o świadectwo potwierdzające otrzymanie Bożej Zbawczej łaski. Albo nie. Dla jednych będzie to świadectwo życia ku życiu, a dla innych będzie to świadectwo śmierci ku śmierci. Dlaczego? Bo Ewangelia weryfikuje. Jana jak się zaczyna Ewangelia? Wiejadło sito. Ewangelia jest sitem, jest wiejadłem. Ewangelia weryfikuje, czy ktoś otrzymał skuteczne powołanie do życia wiecznego, ale też weryfikuje, czy ktoś nadal pozostaje w duchowej śmierci i w tym zbuntowanym stanie pragnie zakończyć swój żywot. Dlatego z jednej strony, zobaczcie, jeździec na białym koniu jest obrazem czegoś radosnego. Bo niesie zwycięstwo, niesie Ewangelię, ale z drugiej strony przypomina o sprawiedliwych, bożych sądach, które Ewangelia ma ujawniać i daje świadectwo o człowieku. Dlatego ma uch, dlatego ma koronę, ale jest też biały, tak, ten koń. Widzimy te analogie. Zwróćmy uwagę na kolejny werset z Księgi Objawienia. Mamy werset drugi. Co się dzieje, trzeci i czwarty? Co się dzieje, gdy Chrystus łamie drugą pieczęć? Czytamy tu. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła, chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, albo rudy koń, jak mamy w UBG. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Zobaczcie, gdy baranek Boży, nasz Pan, łamie drugą pieczęć, Jan widzi drugiego konia i jeźdźca. Tym razem jest to koń o barwie ognistej. W tekście greckim mamy dwa warianty w manuskryptach, niemniej w każdym przypadku chodzi o kolor ognia albo pożaru. Stąd niektórzy określili to jako kolor rudy. Biblia warszawska mówi kolor po prostu ognisty. Kolor pożaru, kolor palącego się ognia. Co charakteryzuje drugiego jeźdźca? Przede wszystkim to, że posiada wielki miecz. Zobaczcie, Greka mówi: Machaira Megale. W tym miejscu. W czasach Jana określano w ten sposób broń wojenną. Biblia mówi tu, że dano mu moc, by zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. W grece biblijnej mamy tu sformułowanie "hina ale lous sfaxosin, który dosłownie oznacza, aby jedni drugich brutalnie mordowali. Brutalnie mordowali. To sformułowanie podkreśla więc, że ten tekst dotyczy w sensie dosłownym ofiar wywołanych przez brutalne wojny. I rzeczywiście zobaczcie, odkąd Chrystus wstąpił do nieba, świat pogrążył się w nieustających wojnach. Przez ostatnie dwa tysiące lat na różnych frontach zginęło przecież setki miliardów ludzi. Obozy koncentracyjne, nazizm, prawda? No, wiele było takich rzeczy, które aż przerażają, kiedy o tym myślimy, kiedy idziemy do muzeum, kiedy czytamy książki, to nas przeraża. Dlatego kolor ognistej czerwieni drugiego konia sugeruje przelaną krew, sugeruje ogień na frontach, sugeruje płonące domy i wszystko to, do czego doprowadziły i nadal doprowadzają konflikty wojenne. Chrystus objawił te prawdy Janowi, by jego Kościół był świadomy, z czym będzie się borykał żeby nie był przelękniony. Ojej, co się dzieje, co teraz? Pewnie Jezus może przegrał, może diabeł wziął się za to. Nie, nie, nie. My wiemy, że Chrystus rozpoczął to dzieło. I tak musi być, bo tak chce. Ale zobaczcie, wizja drugiego konia posiada również swoje odniesienie duchowe. Chrześcijańscy kaznodzieje od wieków nauczali, że koń ognisty jest również symbolem okrutnych prześladowań za wiarę w Chrystusa. Gdy patrzymy, zwłaszcza na początki wczesnego Kościoła, to dostrzegamy, z jaką nienawiścią spotykało się głoszenie Ewangelii. Taki stan rzeczy zapowiedział Chrystus. Zobaczcie do kilku fragmentów. Mateusza 10 rozdział, werset 34 do 36. Czytamy tutaj: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Zobaczcie, to jest to. Miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką, synową z jej teściową, tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Dalej, Mateusz 24:9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla was, dla imienia Mego. Łukasz 21, 16-17, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Jana 16, rozdział 2, wyłączać was będą synagog, tu sobie dopiszcie, kościołów, zborów, organizacji. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę kogo? Boga. W tym miejscu dostrzegamy, dlaczego Bóg postanowił poinformować Jana, odsłonić przed nim tą rzeczywistość, która ma nadejść na świecie i dlaczego się dzieje, jak się dzieje. Zobaczcie, gdy Jan opisuje objawienie, to sam przechodzi prześladowania ze względu na imię Pana Jezusa. Jak wiemy, został skazany, został osadzony na wyspie zwanej Patmos, gdzie najprawdopodobniej był zmuszany do ciężkiej, niewolniczej pracy. W tym czasie wszyscy apostołowie, wszyscy jego przyjaciele, z którymi chodził razem z Jezusem, już nie żyli. Zostali zamordowani tym symbolicznym mieczem. Został tylko On sam. On sam i nowe zbory, które się tworzyły i ci młodzi chrześcijanie potrzebowali umocnienia, potrzebowali, żeby ktoś ich wzmocnił, żeby nabrali odwagi, żeby nie byli przerażeni, żeby mogli stawiać czoło wrogom Ewangelii. Wiemy jednak, że próby prześladowania bardzo umacniały pierwsze kościoły. Dostrzegamy nawet taką prawidłowość, że im większe były prześladowania, tym więcej osób nawracało się do Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy więc, że każdy miecz wymierzony przeciwko świętym Bożym zostawał dzięki Bożej Opatrzności, przemieniony w narzędzie uszlachetniania, w narzędzie nawracania jego Kościoła. Czego więc uczy nas obraz. Drugiego konia barwy ognistej i jego jeźdźca? Z jednej strony uczymy się z tego, że konflikty wojenne zapowiadane przez Chrystusa nie powinny szokować chrześcijan, ponieważ są to znaki, które zapowiedział Jezus Chrystus i zapowiadają powrót Pana Jezusa. Zanim Chrystus nie wróci, szarża drugiego konia barwy ognistej będzie kontynuowana i to na całym świecie i tak jest. Zobaczcie w Mateusza 24 rozdziale, na pewno znamy ten fragment, nie mamy go tutaj zapisanego, ale tylko przypomnę, Jezus wymienia wojny jako jedne z pierwszych znaków. Odstępstwo, a potem wojny. wojny. Z drugiej strony ta wizja pokazuje nam pewną perspektywę duchową. Ona uczy nas, że lud Boży zawsze będzie wrogiem dla społeczeństwa. Dlatego też chrześcijanie powinni wręcz oczekiwać prześladowań. Ataki ze strony świata nie powinny być dla nas żadnym zaskoczeniem, ani przyczyną zgorszenia czy osłabnięcia w wierze. Wiecie, w naszych czasach panuje taka tendencja, że natychmiast w modlitwie chrześcijanie proszą Boga o usunięcie najlepiej wszystkich problemów, tak? wszystkich przeciwności, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy się z niechęcią, z prześladowaniami itd. Bardzo często, gdy chrześcijanie przychodzą jakieś zło, jakieś cierpienie, natychmiast modlą się, Panie, zabierz, Panie, nie pozwól, Panie, ochroń mnie przed tym wszystkim i tak dalej. I, i płaczą, spanikowani, nie wiedzą, co się dzieje. Jednak każdy chrześcijanin, który zdaje sobie sprawę z suwerennej władzy Boga, z jego suwerennego panowania nad światem i wie, że to Chrystus, a nie diabeł, połamał drugą pieczęć, Nigdy nie będzie spanikowany, nigdy nie będzie przerażony, bo wie, że Bóg ma wszystko w swoje ręce i sam zarządza wszystkim według swojej woli. Biblia uczy nas, że nic nie dzieje się na świecie bez Bożego Zarządzenia. Mówiliśmy o tym w całej serii 13 kazań, jaki Bóg jest naprawdę. I czasem tak jest, że Bóg swojej suwerenności zarządza trudności, które mają dotknąć jego kościół. Dlaczego to robi? Ponieważ wykorzystuje te środki ku dobremu. Ku dobremu. Robi to po to, by oczyścić nas z pewnych brudów niewiary, ale też oczyścić Jego Królestwo z tych wszystkich ludzi, którzy jedynie udają wierzących. Ale ich serca są nieprzemienione Ewangelią, ostrą jak strzała. Dlatego Pan Jezus powiedział, że oznaką prawdziwej wiary. Dowodem potwierdzającym boskie pochodzenie wiary w człowieku jest wytrwanie w wierze do kiedy? Do samego końca. Zobaczcie Mateusza 24, 13, co Pan Jezus powiedział. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca. Zobaczcie, wytrwałość w próbach do końca jest znakiem prawdziwej wiary i dowodem prawdziwego, skutecznego powołania. Kto wytrwa do końca, potwierdzi swoje zbawienie. Kto nie wytrwa do końca, potwierdzi jedynie imitację swojej wiary, wiary, która nie prowadzi do zbawienia, ponieważ jest wynikiem ludzkich starań, ludzkiego intelektu, a nie Bożego daru. Widzimy więc, że wizja czterech jeźdźców zaczyna się nam układać w pewien duchowy obraz. Prawda? Biały koń to skuteczne działanie Ewangelii. Ognisto czerwony koń to rezultat, który Ewangelia przynosi. Ten dobry i ten zły. Co się dzieje dalej, gdy Chrystus łamie trzecią pieczęć? Wróćmy do Księgi Objawienia, rozdział szósty i zobaczmy na werset piąty. Czytamy tutaj dalej w ten sposób. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. Gdy Chrystus łamie trzecią pieczęć, Jan widzi konia karego lub czarnego, jak mówił ubg. Greka posługuje się tutaj przymiotnikiem melas, który w odniesieniu do koloru oznacza kolor ciemny albo czarny. Dlaczego ten kolor znów ma znaczenie? Podobnie jak w dwóch pierwszych wizjach, kolor konia określa charakter jego misji. W Biblii kolor czarny jest typowy dla nieszczęścia. Żałoby, czegoś złego, czegoś niepokojącego. Zobaczcie, że do dziś nawet w naszej polskiej kulturze kolor czarny wiąże się z jakąś tam powagą, ale również sygnalizuje jakieś niepokojące zdarzenie. Oprócz mojego krawata dzisiaj, on nic nie zwiastuje. Ale tak to jest, tak? gdy na przykład ktoś komuś umiera, to co się przyczepia do klapy? Takie dwie czarne wstążeczki. Tak? Gdy na jakimś odcinku drogi dochodzi do częstych wypadków, to drogowcy oznaczają to miejsce na mapie jako czarny punkt. Mówi się, to jest czarny punkt, tu musisz uważać. Gdy w historii zdarza się coś strasznego, to historycy mawiają, że dany czas w historii jest czarnym okresem tak, w dziejach świata, albo czarną kartą na linii historii. Zatem zobaczcie, że niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o interpretację koloru czarnego. Ale wracając do wizji. Gdy Jan widzi czarnego konia, to, nie jest, to jest to dla niego znak, że za chwilę stanie się coś bardzo, bardzo złego. I rzeczywiście w wymiarze ziemskim, w wymiarze fizycznym, czarny konia, czytamy dalej, zapowiada głód, czyli rezultat niedostatku wynikającego z wojen, które sprowadza szarża drugiego konia. Zobaczcie, że już w Nowym Testamencie mamy wiele wzmianek o głodzie, który dotykał swoim zasięgiem niemal cały świat. Teraz w czwartek studiowaliśmy kolejne fragmenty dziejów apostolskich. Pamiętacie 11 rozdział w 28, prorok Agabus przepowiedział głód, który miał nadejść na cały świat. Tak? Również apostoł Paweł często wspomina, że musiał zmierzyć się z panującym głodem. O czym wspomina w Rzymian 8,35, 1 Koryntian 4,11, Filipian 4,12. Też te składki, które były zbierane w pierwszym Kościele, to były właśnie po to, żeby pomóc tym braciom, którzy nie mieli co jeść w czasie głodu. Kolejną istotną sprawą, zobaczcie, jest to, że jeździec na trzecim koniu trzyma w ręku pewien przedmiot. Co to za przedmiot? Waga. Co to znaczy? Czego symbolem jest waga? W Biblii waga często wiąże się albo z uczciwością, albo z nieuczciwością. Z uczciwym postępowaniem lub nieuczciwym postępowaniem. Oto dwa przykłady. Zwróćcie uwagę na ten slajd. Ezechiela 40, 50, mówi na przykład: Używajcie rzetelnych odważników, rzetelnej efy i rzetelnej bat. Mowa tu o uczciwości. Natomiast w Ozeasza 12, 8 czytamy już nieco inaczej. Czytamy: w jego ręku, jak u Kanonajczyka, jest fałszywa waga. Lubi oszukiwać. Więc mowa jest tu o nieuczciwości. Zatem waga może oznaczać coś sprawiedliwego lub niesprawiedliwego, sprawiedliwe działanie lub niesprawiedliwe działanie. Dlatego złowrogi obraz jeźdźca i teraz połączmy to. Na czarnym koniu, który trzyma w ręku wagę, no, jest symboliczną zapowiedzią pewnej nieuczciwości, która ma nastać. Chodzi o nieuczciwość ekonomiczną, która ma nadejść na cały świat. Niedostatek spowodowany nieuczciwością ma być tak wielki, że żywność ma być starannie ważona jako coś bardzo rzadkiego i cennego. Nie oznacza to jednocześnie totalnego braku żywności, ale pokazuje, że żywność stanie się towarem bardzo celnym i niekoniecznie dostępnym w całym asortymencie. I prawda jest taka, że już od czasów pierwszego Kościoła, aż po dziś dzień, na całym świecie mamy bardzo wyraźne powiedzmy, dysproporcje ekonomiczne. Bogaci się bogacą. Biedni biednieją. Nie następuje żadne wyrównanie. I zobaczcie, choć politycy próbują doprowadzić swoimi ustawami do wyrównania tak, tej szali wagi, żeby było w miarę porówno sprawiedliwie, to co? No nic. No właśnie nic. Nie udaje się to. Ani zasiłki, ani dodatki, ani benefity, nic nie jest w stanie wyrównać tej wielkiej przepaści między bogatymi a biednymi. To są tylko zwykłe iluzje. Okazuje się, że jest chwilę dobrze, ludzie się cieszą. O, teraz to mamy dobrze, bo nam dają. Co nam dają? Za chwilę się okaże, tak? Jak przyjdą rachunki, żeby za to zapłacić. Więc to się nie udaje, to się nigdy nie uda. Dlaczego się nie uda? Bo tak zapowiada Biblia. Bo to jest trzecia pieczęć. Jest złamana. Już. I to się dzieje. Dlatego zobaczcie, problemy ekonomiczne, wysoka inflacja, wysokie opłaty, coraz droższa żywność, gdzie, wiecie, warzywa są już w cenie mięsa. No, tak jest prawda. To wszystko jest znakiem dni ostatecznych, w których ta sytuacja będzie się tylko pogłębiać. Lepiej już nie będzie. Lepiej już było. W wersecie szóstym, zobaczcie, mamy więcej szczegółów opisujących tą straszną sytuację. Czytamy tutaj w szóstym wersecie w objawieniu dalej i usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara. Trzy miarki jęczmienia za denara. A oliwy i wina nie tykaj. Oliwy i wina nie tykaj. Zwróćcie uwagę na trzy szczegóły tej wypowiedzi. Po pierwsze, mamy tu słowo miarka. W tekście greckim jest to czasownik chojniks, który w czasach Jana oznaczał objętość około 1,1 litra suchej miary. Można powiedzieć, kilo mąki z hakiem, z małym hakiem. Ta ilość odpowiadała dziennemu zapotrzebowaniu dorosłego mężczyzny na jedzenie. Werset mówi nam, że ceną tej porcji jest jeden denar. Z kolei jeden denar był zapłatą dla żołnierza albo zwykłego robotnika za jeden dzień pracy. Jeden denar to była dniówka. To był jeden dzień pracy. Zobaczcie, że nawet Jezus Chrystus w swojej przypowieści o robotnikach w winnicy tak, powiedział, że zatrudnił pan i każdemu wypłacił dniówkę jednego denara dziennie tak? tam chodziło o łaskę nie o sprawiedliwość tam nie i tam ludzie próbowali się kłócić jak to tyle godzin pracowałem tylko jeden denar a ten przyszedł na godzinę i też jeden denar ale Chrystus posługuje się tym y, przykładem żeby pokazać jaka była najniższa albo średnia pensja dzienna tak? więc zobaczcie oznacza to w tym wersecie kiedy czytamy o jednym denarze za Jeden litr suchej miary oznacza to, że większość dziennego zarobku będzie przeznaczana przede wszystkim na to, by zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe, takie jak jedzenie. Dalej w wersecie czytamy: Trzy miarki jęczmienia za denara. Co to znaczy? W zestawieniu z pszenicą opisaną wcześniej, jęczmień w czasach Jana był produktem tańszym. Był produktem mniej wartościowym pod względem odżywczym niż pszenica. Zatem wypowiedź Trzy miarki jęczmienia za denara wskazuje, że można będzie nabyć żywności na trzy dni za cenę dniówki. W porządku. Ale ta żywność nie będzie zaspokajała wymagań organizmu na niezbędne wartości odżywcze. Nie będzie pełnowartościowym pokarmem, a ludzie będą decydować się na właśnie tą opcję, żeby wykarmić swoje rodziny. Więc będzie naprawdę bardzo ciężko. Tak zapowiada tutaj prorostwo. Dalej w wersecie czytamy, a oliwy i wina nie tykaj. Co to oznacza? Tekst grecki oddaje to w ten sposób. Elaion kajton oion me adikeses. Me adikeses. Czyli oliwie winu nie czyń niesprawiedliwości. Oliwie i winu nie czyń niesprawiedliwości. Co oznacza to zawołanie? Oliwa i wino były bardzo popularnymi produktami w tamtych czasach. Były produktem żywnościowym, ale też medycznym, do którego miał dostęp niemal każdy człowiek, zarówno biedny, jak i bogaty. Oliwa służyła do przygotowywania domowego chleba, natomiast wino służyło do oczyszczania wody, ponieważ kiedyś nie było oczyszczalni, tak? nie było wodociągów, więc jak czerpano. Wodę ze studni, to ona była pełna różnych zanieczyszczeń, zarazków, więc dla dobra sprawy, dla zdrowia dolewano tam troszeczkę wina po to, żeby odkazić, zabić te pierwsze zarazki. Stąd często się mówi, że wino w tamtych czasach było jak woda. Tak? Do tej pory tych dwóch składników y, nigdy nie brakowało w domostwach w tamtych czasach. To były podstawowe rzeczy. Wyobraźcie sobie jakąś podstawową rzecz w waszym domu. Nawet w przypadku głodu zawsze ktoś miał troszkę oliwy. Troszkę ziaren i mógł zrobić sobie chleb i napić się czystej w miarę wody. Ale zobaczcie, że teraz ta sytuacja miała się zmienić. Te podstawowe składniki staną się dobrami luksusowymi luksus. Dobrami, które mają być wydzielane bardzo skrupulatnie, z najwyższą sprawiedliwością i uczciwością. Dlatego Biblia mówi, oliwie i winie nie czyń niesprawiedliwości. Nie tykaj, nie traktuj jak. Do tej pory, jak do tej pory. Zastanówmy się jednak, czy wizja trzeciego jeźdźca ma swoje odniesienie do perspektywy duchowej. Okazuje się, że wielu kaznodziejów w poprzednich wiekach również i w tym dostrzegało pewną duchową analogię. Jaką duchową rzeczywistość objawia nam Pan Jezus na podstawie wizji trzeciego jeźdźca? Zobaczcie, czarny koń, czarny kolor konia. Nawiązuje do grzechu, strachu, ciemności duchowych, ignorancji prawdy. Waga w ręce jeźdźca nawiązuje do nieuczciwego postępowania ze Słowem Bożym, które jest duchowym pokarmem dla Bożego ludu. Wysoka cena pszenicy nawiązuje do trudności w pozyskiwaniu zdrowej nauki, której nie będzie wiele i będzie trzeba się natrudzić, żeby ją odnaleźć, żeby ją nabyć. Niższa cena jęczmienia nawiązuje do odbierania pokarmu duchowego o niskiej jakości. Ale właśnie ten pokarm duchowy będzie przeważał w dniach ostatnich. Natomiast stwierdzenie oliwie i wina nie czy niesprawiedliwości, oliwa i wina ma być nietknięta, jest suwerennym zapewnieniem, że łaska i miłosierdzie Boga będą udziałem tych, którzy są prawdziwie jego wybranym ludem. Dlaczego? Bo oliwa i wino w Biblii to duchowy obraz błogosławieństw. I łaski, którymi Bóg obdarza swój lud. Dlatego żadna herezja nie spowoduje odpadnięcia od wiary tych, którzy rzeczywiście mają łaskę, którzy rzeczywiście są wybrani. Taką egzegezę potwierdza proroczy psalm 23. Zobaczmy do Biblii. To jest znany psalm, dlatego że chyba go nawet śpiewamy, i bodajże po nabożeństwie go zaśpiewamy no, jako ostatni psalm. Psalm 23. Zwróćcie uwagę na werset 4 i 5. Psalmista pisze, choćbym nawet szedł jaką? Ciemną doliną. W ciemnościach. Czarna dolina, ciemna dolina. Zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół, oczywiście stół duchowy, tak? Wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, i kielich mój przelewa się. No zobaczcie, psalmista mówi o ciemnej, duchowej dolinie, czyli o ciemnościach, które go otaczają. Dalej mówi o sytuacji, gdzie wokół niego są duchowi nieprzyjaciele, ale Bóg i tak zastawia przed nim zawsze stół duchowy, czyli on zawsze ma co jeść i może się zdrowo najeść. Dawid mówi też o oliwie i kielichu, co często jest związane w hebrajskim języku z winem. Jak się mówi, kielich przelewa się, to znaczy, że jest pełen wina. Więc oliwa i wino są duchowym obrazem Bożej łaski i błogosławieństwa, które są udziałem każdego prawdziwie wierzącego w świecie pełnym ciemności duchowych i herezji. Zatem widzimy, że trzeci jeździec zwiastuje nie tylko głód fizyczny, który przyjdzie na świat, ale również głód duchowy. Zwiastuje czasy herezji, czasy odstępstwa w Kościele. Gdzie ludzie będą brali Biblię i zamiast odważać uczciwie głosić prawdę, będą kręcić, będą manipulować, będą oszukiwać ludzi w zborach. I rzeczywiście zobaczcie, gdy patrzymy na historię, to głoszenie Ewangelii przyniosło miecz, a gdy miecz zelżał, przyszła herezja. Widzimy, układają się konie. Ewangelia, konsekwencje Ewangelii, jak ucichło, to co? Herezja, zwiedzenie. Jak nie mieczem, jak się jak nie kijem, to pałem, tak? Jak nie mieczem, to herezją. Jak nie mieczem, to herezją. Zobaczcie, największe ataki heretyków, fałszywych proroków przeplatały się w pierwszym wieku z prześladowaniami. To w pierwszych wiekach kościoła powstały największe herezje. Arianizmu, Nestorianizmu, Pelagianizmu, Sabelianizmu, Gnostycyzmu, a finałem było połączenie odstępstwa z pogaństwem i powstała religia rzymsko-powszechna, czyli rzymsko-katolicka. I te herezje przetrwały do naszych czasów i nadal trują umysły dzisiejszych chrześcijan. Dlatego nie dziwi nas, że wielu tak zwanych chrześcijan nie wierzy w Trójce. Nie wierzy w piekło, nie wierzy w boskość Jezusa, nie wierzy w boskość Ducha Świętego, nie wierzy w wybranie, wyznaje kult wolnej woli. To wszystko jest wynikiem herezji i zatruwania słowa Bożego przez fałszywych proroków przynoszących duchowy głód do kościołów. Zamiast karmić, zdobywać ciężką pracą nad słowem dobry pokarm dla braci, to karmi się ludzi ochłapami. Kazania przygotowywane są dzisiaj w niedzielę rano albo w sobotę wieczorem, jak se gość przypomni, że trzeba powiedzieć kazanie. Taka jest prawda, mówię to, bo wiem, że tak jest. I znam przypadki, które tak, tak, tak wygląda, bracia, tak to wygląda. Zobaczcie, ile w naszych czasach jest zdrowej nauki, a ile jest fałszywej nauki. Ile jest nauki o niskiej jakości. Takiej wiecie, byle jakiej. Pełnowartościowej pszenicy jest mało. Ciężko ją zdobyć. Więcej jest niskiej jakości jęczmienia, jest łatwiej dostępny, ale nie jest w pełni wartościowym pokarmem dla zdrowia duchowego Owiec, Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko jest takie, wiecie, letnie, bezpłciowe, skorumpowane, liberalne, żeby, wiecie, nikogo nie urazić. Tu musi być poprawność zachowana, żeby ludzie chcieli przyjść, a nie żeby usłyszeli prawdę o sobie. I często w rozmowach niektórzy mówią, bracie, ja słucham tego mówcę, tamtego mówcę, jeszcze innego mówcę, wszystkich słucham. No i co z tego? I co z tego? Skoro jeden mówi tak, drugi mówi inaczej, trzeci zaprzecza pierwszemu, a czwarty się z niczym nie zgadza. I czego takich chrześcijanin, powiedzcie, ma się nauczyć, jedząc taki pokarm, skoro ma mętlik w głowie? Jeżeli ktoś wybiera niskiej jakości pokarm, nie ma co się dziwić, że nie będzie nawet znał podstaw doktryny chrześcijańskiej. Niskiej jakości pokarm jest na kliknięcie palcem. Włączasz YouTube, pyk, cała paleta. Jak chcesz, tak słuchaj. Dla siebie znajdziesz coś na pewno. Byle dużo. Byle co. Żadnej egzegezy, żadnej teologii, żadnej doktryny. Byle były emocje, byle był ogień, byle było poruszenie i rezultatem jest byle jakie chrześcijaństwo i byle jakie życie. Niemniej zobaczcie w tych duchowych ciemnościach rozlega się głos. Oliwy i wina, nie tykaj, nie tykaj. Oznacza to, że Boża łaska symbolizowana przez oliwę i wino, Boże błogosławieństwo. Zawsze będą towarzyszyły tym, którzy są prawdziwie Jego ludem, którzy poważnie podchodzą do doktryn chrześcijańskich i którzy nie zgadzają się na skorumpowane głoszenie Słowa Bożego w swoich kościołach. Zatem w naszym duchowym obrazie wszystkie puzzle układają się w jedną całość. Zobaczcie: biały koń, Ewangelia, czerwony koń, skutki działania Ewangelii, czarny koń, czas herezji, czas głodu, ciemności duchowych. Co dalej? Pozostał ostatni jeździec. Ostatni jeździec. Zobaczcie, gdy Chrystus łamie czwartą pieczęć. Ukazuje się w wersetach siódmym i ósmym kolejny ostatni już koń. Zwróćcie uwagę na ten werset. Gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. Zobaczcie, ostatni Jezus Apokalipsy dosiada konia o maści siwej. W Grece występuje tu przymiotnik chloros. Chyba wiemy, skąd się bierze słowo chlor dzisiaj. Bo powoduje różne dziwne rzeczy, ale chloros. Chloros możemy przetłumaczyć na kolor blady, tak mówi Greka, trupio blady lub trupio zielony. Można powiedzieć, że to jest kolor rozkładających się zwłok ludzkich. I mam nadzieję, że czegoś takiego nie widzieliście w swoim życiu. I obyście nie widzieli, ale strasznie to wygląda. Tak? Więc w czasach Jana słowo chloros używane było przez greckich poetów jako epitet strachu lub określenie skóry osoby dotkniętych bardzo poważną zarazą. Więc widok czwartego konia był bardzo przerażający. Przy nim ten czarny koń to małe piwo, tak? Jak się mówi. No to jest przerażenie. Ten kolor był straszny. Ale czego obrazem jest czwarty koń i jego jeździec? Biblia mówi, że ten jeździec ma na imię śmierć i podąża za nim piekło. Natomiast w Grece mamy słowo hades. Hades, czyli grób, po prostu. Kraina umarłych. Opisuje to Biblia. Hades występuje tu wraz ze śmiercią nie jako osobna kara, ale jako konieczne uzupełnienie śmierci. No bo ludzie, którzy trafią, tracą życie, gdzie trafiają No właśnie do krainy umarłych, oczekując na sąd ostateczny. Śmierci Hades otrzymał władzę nad czwartą częścią Ziemi, co zdaje się wskazywać na ogromne żniwo ich działalności jedna czwarta ziemi. Zwróćmy uwagę, że werset ósmy wymienia cztery straszne sposoby zadawania tej śmierci przez czwartego jeźdźca. Jest to zabijanie mieczem, zabijanie głodem, zabijanie chorobą i zabijanie przez dzikie zwierzęta. I rzeczywiście historia potwierdza, kiedy patrzymy na kościół, kiedy patrzymy ogólnie na świat, ale zwłaszcza na kościół, bo to nasi bracia, to widzimy, że bracia już od pierwszego wieku bardzo mocno zaczęli odczuwać szarże czwartego jeźdźca. Byli zabijani mieczem, byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta na arenach rzymskich. Przechodzili niejednokrotnie przez ciężki głód, przez liczne choroby. To wszystko powodowało, że tracili wszystko, co mieli do Tracili zdrowie, tracili majątki, tracili rodziny, a nawet życie, a nawet życie. Biblia uczy nas, że śmierć będzie panowała aż do przyjścia Pana. I prędzej czy później każdy z nas na tej sali jej doświadczy. Musimy być tego świadomi doświadczymy śmierci prędzej czy później chyba że pan wróci prędzej i w tym miejscu dotykamy perspektywy duchowej która objawia się nam w czwartym miejscu otóż najważniejszą duchową próbą dla wierzącego drodzy jest to w jaki sposób podchodzi do wszelkiego rodzaju cierpień bo sposób w jaki na to reagujemy pokazuje gdzie dziś jest nasze serce gdzie dziś jest nasze serce? Pomyśl, jak byś się zachował, gdybyś to dzisiaj miał wybrać między Jezusem a Twoją rodziną? Między Jezusem a Twoim majątkiem, Twoją pracą? Między Jezusem a Twoim życiem? Co byś zrobił, gdyby dzisiaj ktoś przyłożył Ci miecz, pistolet, nie wiem, cokolwiek? Tobie albo Twoim bliskim, Twojemu synowi, Twojej córce i powiedział: Decyduj. Jezus, czy Twój syn? Czy Twoja córka? Czy Twoja żona? Decyduj. Albo ty. Wyrzeknij się, będziesz żył. Nie wyrzekniesz się? Kula w łeb. Albo Twojej żonie, albo Twojemu synowi, którego kochasz, albo Twojej córce, którą kochasz. Co byś wybrał? Być może te słowa są abstrakcją w naszych czasach, bo wiecie, gdzie tam Szczecin, prześladowania, tu, środek Europy, blisko Niemcy. No ale przecież za chwilę sytuacja może się zmienić. Szarża konia trwa. Jeden podpis jakiegoś cwaniaka u góry i dzisiaj to, co jest, w, co, to, to co, w czym mamy wolność, przestanie być wolnością. Dziś mamy pokój, ale jutro. Możemy się obudzić i mieć wojnę. Dziś mamy swobodę wyznaniową, ale jutro możemy mieć zakaz wyznaniowy. Dziś możemy spokojnie czytać Biblię. Kładziesz się na łóżko, bierzesz Biblię, włączasz lampkę i czytasz, ale jutro możesz nie mieć takiej możliwości, bo odbiorą ci Biblię. Co wtedy? Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś w stanie dzisiaj stracić wszystko dla Chrystusa? Zobaczcie, jeżeli dzisiaj chrześcijanie i to wcale nieprzymuszani dobrowolnie idą na kompromisy z fałszywą nauką, z przekręconą Ewangelią, z kłamstwem na temat prawdziwego charakteru Boga, albo w tematach Jego łaski. Idą na kompromisy ekumeniczne z religią katolicką. Po to, żeby mieć zbór. No przecież to, to zbór, tam ma podpisane coś, ale przecież tak się Jezusa głosi. No to spójrzcie na kompromis, bracia, i nie widzą w tym żadnego problemu. To co będzie wtedy, ja się pytam. Co będzie wtedy, gdy przyjdzie im zdecydować o życiu i śmierci za prawdy Ewangelii o Chrystusie, za prawdy, które dzisiaj ich nie interesują. Bo nie interesują. Bo liczy się miłość. Drodzy, myślę, że nasze dzisiejsze rozważania o czterech miejscach Apokalipsy pomogły nam też zobaczyć siebie w tych okolicznościach. Przebadać nasze wnętrze. Wiecie, ten temat nie miał na celu nas wystraszyć, um, ale pokazać prawdę o rzeczywistości, w jakiej żyjemy dzisiaj. W jakiej żyjemy dzisiaj. Szarsza czterech jeźdźców apokalipsy nie jest tematem odległej przyszłości. Ja wiem, że są nauczania i pełno znowu w tym internecie tych nauczań, że wielki ucisk, że w wielkim ucisku ten pierwszy to antychryst, wiecie, tam inna w ogóle... Interpretacja tego wszystkiego. Czyli w takim razie, gdyby uznać to za prawdę, to dziś nie jest głoszona Ewangelia. Nie ma wojen, nie ma głodów, tak? No widocznie tak. <grym> I dopiero w ucisku będzie. No nie, jest przez dwa tysiące lat. To, że nam jest dobrze i mamy brzuszki pełne, lodówka pełna, to nie znaczy, że nasi bracia w Afryce, w innych miejscach też mają tak samo. Naprawdę. Zobaczcie, cztery z apokalipsy to jest rzeczywistość Kościoła od momentu wstąpienia Chrystusa do nieba. Ta wizja jest upewnieniem nas o tym, że wszystko, co się dzieje dziś na świecie, znajduje się w suwerennej ręce naszego Boga. Te sprawy muszą nastąpić. My nie możemy im zapobiec w jakiś sposób. One muszą się... Zadziać, ponieważ służą doświadczeniu naszej wiary, ale też oczyszczeniu ludu Bożego z oszustów podających się za chrześcijan. To, w jaki sposób przechodzimy prześladowania, trudne warunki ekonomiczne, czy nawet śmierć naszą, naszych bliskich, pokazuje, czy patrzymy na rzeczywistość oczami Boga, czy raczej popadamy w subiektywizm, który sprawia i stawia w centrum nas i nasze zwodnicze emocje. Drodzy próby pokazują, czy w centrum naszego życia jest Chrystus i oddawanie mu chwały i czci, uwaga, w każdych warunkach, w każdych warunkach, w jakim przyjdzie nam żyć. Czy raczej czerpiemy radość ze służenia Bogu wtedy, kiedy nam jest dobrze, kiedy mi jest fajnie, to wtedy mam radość. Ale jak się coś dzieje źle, ojej, koniec. Już nie mam radości. Tak? Na koniec, ostatni werset, pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, zobaczcie szósty, siódmy werset. Piotr kieruje taką zachętę. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zatem weselmy się. O, jest napisane, weselmy się, radujmy się, bo mamy z czego. Jesteś zdrowy, masz pełny brzuszek, jesteś z braćmi na pięknej klimatyzowanej sali, możesz czytać słowo Boże, możesz uwielbiać Pana. Co to za miny takie, nie? Trzeba się zastanowić. To nie jest pogrzeb. To jest martwych stanie Jezusa Chrystusa, a nie pogrzeb. Tak? Wizja czterech jeźdźców przypomina nam, drodzy, że dzięki łasce uwierzyliśmy w Ewangelię, pierwszy koń. Dzięki łasce z godnością przechodzimy prześladowania ze strony najbliższych z powodu Ewangelii. Drugi koń. Dzięki łasce jesteśmy zaopatrowani w pełnowartościowy pokarm duchowy, w świecie, w którym panują naprawdę duchowe ciemności. Trzeci koń. I dzięki łasce, nawet choroba czy śmierć nie odłączy nas od miłości, którą mamy w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. I to jest czwarty koń. Ma to wymiar ewangeliczny. Mamy wszelkie powody do weselenia się. Świat dzisiaj drży na widok jeźdźców apokalipsy, tworzą się filmy, straszne obrazy, katastroficzne gry komputerowe, tak? Ludzie są przerażeni na ten widok. Ale lud Boży ma się radować, ma się weselić, ponieważ wypełniają się na naszych oczach słowa Jezusa Chrystusa, który trzyma nas mocno w swoje ręce i nigdy nas z niej nie puści. Jemu niech będzie chwała, teraz i na wieki. Amen.